Dzisiaj odpowiedź na pytanie, co robić, aby szynka była w środku soczysta. Parzyć czy dopiekać wędzarni od razu po wędzeniu? Są osoby, które twierdzą, że po wędzeniu parzenie takiej szynki w wodzie powoduje to, że jest po prostu wirowata w środku, niesoczysta. A są osoby, które twierdzą, że właśnie dopiekanie wędzarni po wędzeniu zasadniczym powoduje to, że szynka właśnie nie jest soczysta i wirowata w środku. No i od razu powiem, że te osoby są po prostu w błędzie, jedni i drudzy, bo soczystość szynki w środku po wędzeniu, po obróbce cieplnej nie zależy, czy ją parzymy, czy dopiekamy, a zależy właśnie, jak takie się robią wirowate szynki, od błędów właśnie w tej obróbce cieplnej, czy w parzeniu, czy w dopiekaniu. Szynka będzie soczysta, gdy ją sparzymy odpowiednio, czy dopieczemy odpowiednio. I nie ma to znaczenia w ogóle, czy robimy jedną, czy drugą obróbkę. Na suchość szynki wpływa minimalnie, ale wpływa też kilka czynników, w którym w tym filmie opowiem. No i tutaj mam 6 szynek. I zrobię to tak, dla oznaczenia, jeszcze przed peklowaniem, po prostu te szynki, które będą peklowane na mokro, ubiorę w siatki. Szynki, które będą peklowane na sucho, powiążę sznurkiem. No i tak mamy powiązane. I teraz tak, te 3 szynki będą peklowane na mokro w siatkach. No i tutaj dodatkowo jeszcze zrobiłem jedną pętelkę, bo ta pierwsza się nie liczy. Tutaj mamy 2 pętelki. Tutaj mamy 3 pętelki. Tak samo tutaj w peklowanych na sucho będzie też. Tutaj 3 pętelki mamy, tu 2, tu 1. A po co te pętelki? Bo będę ją ważył teraz przed peklowaniem, po peklowaniu, po wędzeniu, po dopiekaniu czy parzeniu. Także tutaj mamy peklowanie w tabelce na mokro siatka, peklowanie na sucho sznurek. Jedna pętelka to będzie szynka dopiekana w wędzarni na mokro i na sucho. 2 pętelki to będzie dopiekanie na mokro, 3 pętelki to będzie dopiekanie na sucho. Także teraz sobie każdą tą szynkę poważę. Czyli zacznijmy od jednej pętelki, czyli dopiekanie wędzarni, to jest na mokro. I tutaj mamy też jedną pętelkę, czyli peklowana na sucho, dopiekana wędzarni. No i tak dalej, teraz 2 pętelki. I tak mamy, właśnie takie wagi mamy przed peklowaniem. No i tak już wszystko porobione. Tutaj mamy te 3 szynki na sucho. Tutaj jest 30 gramów na kilogram soli, czosnek i pieprz. Tak samo tutaj na mokro jest czosnek i pieprz, tylko 60 gramów soli, czyli peklo soli na litr wody na kilogram mięsa. Tutaj oczywiście będzie to obciążone, bo to nie może wystawiać mięso poza powierzchnię wody. I 5-7 stopni na 7 dni do lodówki. No i tak miało być 7 dni, a jest 8 z niezależnych przyczyn. Także teraz wyciągniemy te szynki peklowane na sucho. Tak samo te na mokro. Szynki teraz wiszą do ocieknięcia. Jak już wszystko ładnie ocieknie, to poważymy je drugi raz i zobaczymy po peklowaniu, jaka jest różnica wagowa. No i teraz szynki poważymy, zobaczymy, ile tracą szynki peklowane na mokro po peklowaniu, a ile peklowane na sucho. Także tutaj mamy szynkę z 2 pętelkami na mokro. No i tak po ważeniu wychodzi na to, że szynki peklowane na mokro, pierwsza straciła 26 gramów, chociaż to troszeczkę dziwne, druga minus 4 gramy, trzecia plus 2 gramy, a peklowane na sucho wszystkie praktycznie potraciły po 50 gramów. Tu mamy 53 gramy straty, 42,49. Następne ważenie będzie po wędzeniu zasadniczym, przed parzeniem i podpiekaniem.
No i teraz te szynki trzeba wysuszyć w wędzarni. Najlepiej to właśnie takim samym żarem, praktycznie bez dymu, jak najbardziej bez dymu to zrobić. Temperatura tak do 50 stopni. Dymu jak najmniej, a ogólny przepływ dymu ma być maksymalny, czyli szybry potwierane u góry na maksa. Jeśli będziesz w beczce, to praktycznie beczka przykryta do połowy albo całkiem odkryta. No i teraz te szynki muszą być bardzo dobrze obsuszone, żeby je dalej wędzić. Nie możemy wędzić szynek mokrych. To jest niezdrowe, będą obkopcone po prostu. No ale może być taki przypadek, że włożymy takie szynki, jak widziałeś, bardzo suche do wędzarni, a i tak na nich skondensuje się woda, czyli taka rosa. Dlaczego to się robi? Przykładowo tutaj mamy powietrze około 50 stopni teraz i pewna wilgotność względna, no przykładowo 60%. I to powietrze ma swój punkt rosy. Jeśli przy określonej temperaturze, gdybyśmy te powietrze schodzili i teraz jeśli włożymy szynki na tyle zimne, że ta szynka będzie miała temperaturę poniżej punktu rosy tego powietrza, co teraz jest w wędzarni, i tak się skondensuje ta woda na szynce. Trzeba będzie potem czekać, żeby odporować tę wodę. Najlepiej zrobić to tak, żeby to zjawisko nie wystąpiło. Po prostu nagrzać wędzarnię, ale włożyć szynki do wędzarni około 20 stopni, żeby szynka miała. No i te wędzarnie najpierw podgrzać dobrze, ale ją schłodzić, przykładowo do 30 stopni. Wtedy ten punkt rosy nam nie wystąpi prawdopodobnie. No i teraz, żeby lepiej zobrazować to zjawisko kondensacji pary wodnej, to przykładowo tutaj mamy dwie szynki i wyobraźmy sobie, że naokoło to jest środek wędzarni. No i przed chwilą mierzyłem temperaturę. Temperatura tutaj dookoła jest 23 stopnie. Wilgotność powietrza względna 55%. I przy tych parametrach powietrza punkt rosy to jest w przybliżeniu. Przykładowo tutaj mamy jedną szynkę. Tutaj naleję wodę powyżej tych 13,5 stopnia. A tutaj naleję wodę dużo poniżej 13,5 stopni, czyli tego punktu rosy, tego powietrza. Trzeba będzie chwilę poczekać, dopóki właśnie ta powierzchnia szkła nie nabierze temperatury cieczy. No i teraz będzie dobrze widać. Tutaj właśnie przyjmijmy, że ta szynka, która miała temperaturę wyższą od punktu rosy, nie ma tutaj rosy, także nie skondensowała się żadna para wodna. A w tej szynce, jak widać, mamy skreploną parę wodną, czyli rosę. No i jeśli właśnie umieścisz szynkę wędzarni o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy właśnie tego powietrza, no to właśnie skropli się para wodna w postaci rosy. No i ta rosa zawsze się zbierze po cieplejszej stronie właśnie tej przegrody, czyli powierzchni szynki. No i właśnie dużo osób, z którymi rozmawiałem, twierdzi, że to jest właśnie wilgoć wychodząca z szynki, ta właśnie rosa, a to właśnie nie jest wilgoć szynki, tylko po prostu skroplone powietrze otaczające te szynki. Lepiej rozgrzać wędzarnię przed wędzeniem. W ten sposób usuwamy wilgoć zabudowy wędzarni, a potem potwierać drzwiczki czy wszystkie szybry i po prostu ją przed włożeniem szynek schłodzić. Jeśli umieścisz szynki wędzarni o podobnej temperaturze do powietrza wędzarni, to taki punkt rosy pewnie nie wystąpi i mamy problem z osuszaniem tej szynki z głowy. I właśnie jeśli posiadasz higrometr i termometr i chciałbyś sobie sprawdzić właśnie jaki jest punkt rosy tego powietrza wędzarni przed wędzeniem, to w internecie są kalkulatory online i możesz sobie szybko, łatwo obliczyć właśnie tę temperaturę punktu rosy. No i tutaj mamy ten kalkulator online punktu rosy. Tutaj w tej rubryce wpisujemy temperaturę powietrza w wędzarni. Przykładowo 50 stopni. To już jest tak dobrze nagrzana. Tutaj wpisujemy wilgotność względną, którą musimy sobie zmierzyć po prostu higrometrem. Ale przykładowo tutaj na oko wpisuję 35. Obliczamy punkt rosy. I przy tych parametrach tej temperatury i wilgotności szynkę, którą wkładamy, nie może być niższa temperatura niż 31 stopni. Także jak przyniesiemy tę szynkę
osuszamy ją w 2-3 godziny w temperaturze pokojowej, to ona po prostu zrobi się na niej punkt rosy, będzie zrobi się wilgotna. Ale jeśli przykładowo po osuszaniu obniżymy temperaturę wędzarni do 35 stopni, teraz sobie obliczymy punkt rosy, to szynkę możemy włożyć już od 18 stopni temperaturę i ona nie zrobi się wilgotna. Co jeszcze powiem, dlaczego warto osuszać dobrze, rozpalić dobrze wędzarni, osuszyć ją z wilgoci, a to to, że przykładowo tutaj mamy 35 stopni i wilgotność względna 35, mamy taką temperaturę 17 stopni, ale gdy wędzarnia nie jest dobrze osuszona, jest jeszcze wilgoć, albo paliliśmy mokrym drewnem i przykładowo będzie 55% wilgotności, obliczamy teraz punkt rosy dla tych parametrów, no i szynkę już musimy włożyć przynajmniej 25 stopni, żeby miała. Także wilgotność względna jest bardzo ważna, czyli palimy drewnem suchym, no i dobrze wędzarnię osuszamy, a szczególnie w zimie. No i na tym to w sumie tak mniej więcej polega. No i jeśli tę szynkę obsuszysz, szynka się nagrzeje w środku, to ten punkt rosy już nie wystąpi. Teraz wędzimy zasadniczym tynem. Także ja tu sobie zawsze wkładam taki jeden suchy kawałek. Drewno musi być bardzo suche do wędzenia, bo to nie chodzi o to, żeby dymu była kupa, tylko chodzi o to, żeby dym był suchy. Dym suchy jest mało widoczny, bo taki gęsty dym to jest nie dym z mokrego drewna, tylko po prostu para wodna. A ta para wodna właśnie jest bardzo szkodliwa dla wędzonek. Także pierwsze 2 godziny wędzę tak do 50 stopni. Szyber otworzony. No i przepływ dymu ma być już troszeczkę mniejszy, ale dym ma swobodnie opływać szynki. Jeśli tego nie będzie i mokre drewno, znowu lekko będą te szynki wilgotne od tego wilgotnego dymu z mokrego drewna. No i taka wędlina, jeśli będzie się kisiła właśnie w tym mokrym dymie, będzie gorzka i niewędzona. Co jeszcze? Przez pierwsze 2 godziny lepiej trzymać temperaturę tak do 50 stopni. No i co jeszcze ważne, jeśli od razu po suszeniu zwiększymy temperaturę powyżej 60 stopni, to tutaj te białko powierzchniowe się zetnie, dym nie będzie penetrował wewnątrz mięsa, no i taka szynka będzie już nie będzie się tak dobrze wędziła, dym nie będzie penetrował, no i ona zamiast wędzenia będzie tak już lekko podpiekana. Pierwsze 2 godziny najlepiej temperaturę trzymać do 50 stopni i nie przejmować się, że ta wędlina nie łapie szybko koloru. Dopiero potem po 2 godzinach dajemy temperaturę około 60 stopni. No i wiadomo, że idealnie w wędzarni nie otrzymamy takiej temperatury, ale tam skoki do 65 na kilka minut nie są groźne. Gorzej jest, jeśli takie skoki są powyżej 70 stopni i jest to przykładowo 15 minut, no to to już te wędzonki nie będą takie soczyste, no i no według mnie niesmaczne, jak takie prawidłowo uwędzone. No i tak mamy koniec wędzenia. Wędziłem nie 4 godziny, tylko 5. Bo po 4 godzinach nie było odpowiedniego koloru. I tutaj wbiłem termometr parę minut wcześniej. I taka jest temperatura mięsa wewnątrz, w środku. Także to mięso, ta szynka jest jeszcze surowa. No i to mięso w środku jest surowe, jeśli pilnuje się temperatury i trzeba dopiekać albo parzyć. No i teraz powierzymy sobie wszystkie po wędzeniu. Te dopiekane też, po prostu musiałem je wyciągnąć na ważenie, a tak ogólnie to od razu dopiekam. No i teraz zaczynamy od mokro, no jedna pętelka. No i tak przedstawia się ubytek wagi po wędzeniu. Tutaj mamy w nawiasie, ile gramów straciła. A tutaj bez nawiasu to mamy całkowitą wagę, ile te szynki utraciły od wagi pierwotnej. Ilość utraconej wagi po wędzeniu jest podobna. Mamy różnicę, jak tutaj 64 najwięcej, 36 najmniej. Ale to wynika z tego, że te szynki po prostu są nierównomiernie rozmieszczone w wędzarni, nie były przekładane. I przykładowo tutaj gdzieś, gdzie straciła najwięcej gramów ta szynka,
ona prawdopodobnie była tam, gdzie był największy przepływ dymu, czyli największa temperatura, a ta musiała być w tym miejscu, gdzie był najmniejszy przepływ dymu, bo właśnie to zależy, utrata wagi zależy właśnie, gdzie te szynki były, jaki był przepływ dymu. No i będę dopiekał, dopóki w tej właśnie, najpierw w tej szynce mniejszej, temperatura osiągnie w środku, idealnie w środku 68 stopni, potem sondę przerzucimy do tej, bo w tej na pewno będzie dłużej dopiekanie trwało. I zobaczymy, jaki jest czas dopiekania wędzarni. No i tak będę dopiekał, żebyś wiedział, ile czasu potrzebuje taka szynka do dopiekania. To po prostu sonda będzie wbita w szynkę. No i tutaj będzie temperatura aktualna w szynce i zadana. Tutaj mamy temperaturę wędzarni. Do dopiekania używam takiego właśnie bardzo suchego drewna kilkoletniego, drobno porąbane. Tak samo wspomagam się takimi gałęziami, też drobnymi, też kilkoletnimi. No i teraz dopiekamy. Tutaj mamy temperaturę wewnętrzną wędzarni. Tutaj mamy temperaturę szynki wewnątrz, tej mniejszej na razie pokrywane na sucho. A czas będę mierzył, aż temperatura wędzarni osiągnie 85 stopni. Ogólnie będę je dopiekał w temperaturze 90-100 stopni, 110 też nic się nie dzieje. No i tak zaczynam mierzyć czas. Stopni. Przyjmując, że ten termometr ma plus minus 1, to po 3 godzinach i 2 minutach uzyskaliśmy bezpieczną temperaturę dla szynek wieprzowych wewnątrz produktu przy bezpiecznej temperaturze obróbki cieplnej, bo przy 130 stopniach powyżej pekowane mięso może stać się rakotwórcze. Wyciągnę tą szynkę, ale od razu przyłożę sondę w tą szynkę, która jest większa w przekroju. Na ta szynka. Teraz idzie do schłodzenia. Szynka, która miała w przekroju promień około 4,5 cm, po 3 godzinach jest gotowa, a ta grubsza szynka w przekroju, szersza, która miała promień około 6 cm, ma na razie 62 stopnie. No i tak minęło 4 godziny i jak zauważyłeś, temperatura tej szynki wzrosła tylko 2 stopnie, ale już trzyma 64 dobre pół godziny. Także przy tej temperaturze wędzarni, teraz już mamy nawet 118 stopni, tej szynki nie doparzymy do 68 stopni. Trzeba by było w wędzarni temperaturę grubo podnieść powyżej 120-130 stopni, żeby dojść do 68 stopni. Ale ta temperatura powyżej 130 stopni zrobi to, że ta wędlina będzie rakotwórcza. Także żeby nie było, tutaj mamy drugi termometr. Jest on w innym miejscu, różnica jest kilku stopni. Ten termometr cyfrowy jest bardzo dokładny, właśnie drzwiczki otworzyłem. Temperatura będzie szybko spadała. No i co jeszcze? Tutaj mam wbity termometr, tylko jest ciemno.
Nie wiem, czy będzie widać. No dokładnie nie widać, ale teraz jest 60 parę stopni. Także szynki nie dopieczemy przy bezpiecznej temperaturze wędzarni do właściwej temperatury. I teraz patrzymy, szynki mają mniej więcej po 40 parę stopni. Temperatura wody 81 stopni aktualna, maksymalnie 85. I robimy start. No i tak po niecałych 40 minutach ta szynka peklowana na sucho i parzona na mokro osiągnęła 70 stopni wewnątrz. Ja jeszcze ten termometr wyciągnę, wbiję w drugie miejsce, upewnię się, czy faktycznie. No i faktycznie mamy te 68-69 stopni. Także ta szynka potrzebowała od 45 stopni była parzona. Potrzebowała 40 minut. Ta ma na razie 60 stopni. Ta większa, peklowana na mokro. Praktycznie po godzinie ta szynka peklowana na sucho, parzona w wakuum, osiągnęła temperaturę 70 stopni. Praktycznie po godzinie 10 te dwie szynki peklowane na mokro mają odpowiednią temperaturę. Także kończymy parzenie. Dlaczego w wodzie tak szybko te szynki właśnie dochodzą do tej temperatury zadanej, a dopiekane w piekarniku nie za bardzo? Nie zależy to, że woda jest mokra, czy to powietrze suche, czy też nie zależy to od gęstości, czyli ciężaru właściwego tych właśnie substancji, co potem udowodnię, a zależy to od przewodności cieplnej właśnie tych substancji. W układzie SI przewodność cieplna wyraża się w watach na Kelvin metr. I teraz woda ma ten współczynnik 0,6 przy wadze, waga 1 litr waży około 1000 gramów. Teraz powietrze ma współczynnik 0,25 tysięcznych, a waga w 1 litrze to jest 1 gram. No i tutaj widać, że woda jest dużo ciężejsza i współczynnik ma wyższy, ale przykładowo gips ma współczynnik 0,51, a waga około 2,3 kg na 1 litr. I może jeszcze grafen. Grafen ma około, bo to jest różnie, 5000, współczynnik 5000, a waga jego jest 1,8 grama na centymetr sześcienny. W litrze to jest 1,8 kg. Także współczynnik przewodnictwa cieplnego nie zależy od gęstości substancji. Może jeszcze powiem, dlaczego te szynki pod koniec właśnie wolniej podnosiła temperatura wewnątrz szynki. A jest to dlatego, że czym bardziej dochodzi do równowagi termodynamicznej, czym bardziej się te temperatury wyrównują, tym wolniej cząsteczki się po prostu zderzają, poruszają. I dlatego tak się dzieje. No i jak dopiekać szynkę, to pokażę, ale w oddzielnym filmie, ponieważ przewodnictwo gazu zależy też w dużej mierze od ruchu gazu. A w skrócie to jest tak, że gaz nieruchomy idzie bardziej w stronę izolatora, aniżeli przewodnika, a duży ruch gazu idzie w stronę właśnie przewodnictwa ciepła. Także to będzie w oddzielnym filmie.
No i teraz chyba najważniejsze ważenie po obróbce cieplnej na kilka sposobów i zobaczymy, w którym sposobie szynki najmniej tracą, a w którym najwięcej. No i tak już mamy wszystko poważone i może dla niektórych będzie niespodzianka, a to dlatego, że trochę się role odwróciły i tutaj, gdzie szynka peklowana na mokro praktycznie nie traciła po peklowaniu, a szynki na sucho peklowane traciły, to tutaj już po obróbce termicznej, czy to piekaniu, parzeniu, czy parzeniu na sucho, szynki peklowane na sucho traciły 98 gram, 76 i 82, a peklowane na mokro, ta właśnie męczona 4 godziny, 187 gram straciła, parzona na mokro aż 147 i parzona na sucho w worku 140. Także zobaczcie, jaka jest różnica między obróbką termiczną właśnie na mokro, a na sucho. Szynki peklowane na sucho, co właśnie będzie zaskoczeniem, straciły właśnie mniej niż szynki peklowane na mokro. Także tutaj macie tabelkę, co możecie to wszystko zobaczyć. Teraz tylko zostało zobaczyć, jak wygląda w środku każda ta szynka. No i teraz zaczniemy po kolei. Peklowana na sucho, bo jest sznurowana, i parzona też na sucho. Tak wygląda. Jest to czyste, jak widać. Tak się prezentuje. Jest normalnie jak trzeba. Zwykła, soczysta szynka. Teraz pójdzie parzona na mokro, ale od razu pokażę, bo to wcześniej też chyba pokazywałem. Ta jest parzona na sucho, ta parzona na mokro. Ma troszeczkę bardziej intensywny kolor. Tak się prezentuje. To jest parzona na mokro. Tak jakby bardziej troszeczkę soczysta. Tak wygląda plaster. Teraz idzie peklowana na sucho, dopiekana w piekarni. Jak widać, jest soczysta i dopiekana w wędzarni. Teraz okroję jeszcze plaster. Tak wygląda. No i teraz bierzemy się za szynki peklowane na mokro. I ta była parzona na sucho. Tak wygląda w środku. Jest bardziej soczysta niż te peklowane. Chyba wszystkie na sucho. Odkroimy plastra. Tak wygląda. Teraz idzie peklowana na mokro i parzona na mokro. Tak się prezentuje. Tak wygląda plasterek. No i została ta dopiekana 4 godziny w wędzarni peklowana na mokro. Tak wygląda w środku. Jak widać, też jest soczysta. Także soczystość nie zależy od tego, czy ją parzymy, czy dopiekamy w piekarniku, a od tego, do jakiej temperatury zrobimy jej obróbkę. Czy parzeniem, czy dopiekaniem. Także to jest po prostu mit, że jedni mówią, że szynka bardziej jest soczysta, parzona, a inni mówią, że dopiekana. No i jeszcze plasterek trzeba okroić.
Taką się prezentuje ta szynka.